Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jestem Mateusz, a to jest Battlefield 2042. Przedpremierowo, jest dzisiaj 13, sobota. W końcu mogę sobie usiąść. I wczoraj na streamie piątkowym dostałem cynk od Blexa, że można odpalić Battlefielda w ramach triala 10-godzinnego z EA Play. A jeżeli ktoś z Was na Xboxie Series X, S bądź One X mają Game Passa, a wiem, że wielu z Was ma Game Passa Ultimate, to jej play macie wbudowane, więc to pozwala Wam, żeby sobie po prostu nadrobić. I jak aktywować wersję beta testową i relaksesową? Wchodzimy do sklepu Microsoft. Jeżeli nie macie pobranego, to wchodzicie do sklepu Microsoft i tam piszecie Battlefield. I tutaj jest opcja bezpłatna wersja próbna. Jak klikniecie OK, on tam będzie potwierdzał Wasze dane, że wszystko jest gituweczka, że macie zapłacone i w moim przypadku jest wygląda na to, że posiadasz już ten produkt, bo zrobiłem to przed chwilą, żeby przetestować, czy to działa i dzięki temu macie dostęp do tego, żeby zagrać. Co ciekawe, ja miałem tą wersję przedpremierowo już kupioną, pre-order założyłem na Battlefielda, więc ja już miałem pre-order pobrany tej gry, ale ona mi nie pozwalała się uruchomić i tak musiałem wejść tutaj i kliknąć bezpłatna wersja próbna. Dla jakiegoś powodu z automatu powinno mi to zaproponować, ale nie zrobiło tego, więc jeżeli macie pre-order, pobraliście grę i ona wciąż mówi wam, że nie możecie jej odpalić, no to pamiętajcie, że tutaj musicie kliknąć i wtedy zadziała po prostu, więc zapraszam, żebyście to zrobili, bo czemu nie, będzie więcej osób do grania. Ale to nie jest tak, że chciałem wam zrobić minutowy filmik z informacją, jak to zrobić, tylko będę sobie grał, żeby popatrzeć sobie na tę gierkę i pograć. W tym roku zamiast Call of Duty wybrałem kupienie Battlefielda, ponieważ po pierwsze mam duży sentyment do Battlefielda 3, do Battlefielda Bad Company 2, więc myślałem, że skoro to ma być taki pakiet najlepsze momenty z Battlefielda, no to pomyślałem, że to jest coś dla mnie. W sensie, niestety coś tak przeczuwam, ale jeszcze nie grałem, nie patrzyłem na żadne materiały, trochę tak przeczuwam, że to jest niestety takie best of, najlepsze momenty z Battlefielda, że nie jest gra, która ma swoją tożsamość i ma swój pomysł na siebie. Tak się boję tego. I tak wyglądało te gameplay jak z konferencji, którą widziałem, ale nie widziałem żadnych materiałów z Real Accessa, nie widziałem żadnych materiałów z wersji obecnej, więc trudno mi powiedzieć, czy tak rzeczywiście jest. Trzymam kciuki, że tak nie jest. Trzymam kciuki, że ta gra ma swój pomysł na siebie, ale zobaczę. W każdym razie w zeszłym roku kupiłem Call of Duty, Black Ops, Cold War i to był taki zawód. Myślałem, że Battlefield nie ma szans już, żeby odzyskać moje zaufanie po tym, jak Battlefield 1 nie w ogóle mi nie siadł, kompletnie mi się nie podobał i po tym, jak Call of Duty Modern Warfare, ten remake'owany, tak mi się mocno spodobał, tak myślałem, że już Call of Duty mam już na zawsze, tak tutaj widzę, że jednak Battlefield ma swoje miejsce. W ogóle nie chcę wam nic mówić, ale nagrywam w 2K 60fps, więc jeżeli ktoś z was ma ochotę odpalić wysokiej rozdzielczości, to zróbcie to. I powiedzcie mi, czy wy też widzicie, że ta rozdzielczość jest jakaś brzydka tej gry? że te statystyki, tutaj co tu się dzieje, to jest tak średnio, bym powiedział? Ślepota barw. Wyłączone. Okej. Okay. No ja osobiście nie mam żadnej ślepoty barw, ale lubię ten tryb włączać. Nie wiem, czy ja mam jakieś takie delikatne schorzenie, czy po prostu mi się to lepiej wygląda, ale wolę taki mieć kolory, więc to zawsze wybieram. Napisy włączone, to fajnie, język polski jest. Rozmiar czcionki daje zawsze duży, ponieważ jak nagrywam, to lepiej, żeby to byłoby widoczne dokładnie. Intensywność rozmycia w ruchu lubię sobie trochę zmniejszyć. Tak delikatnie, żeby lepiej to wyglądało. Podpowiedź, przeładowanie. Pokaż wiadomość na ekranie, gdy musisz przeładować. Nie! Bieg żołnierza, przytrzymaj. Włącz, wyłącz. Wolę włącz, wyłącz, powiem szczerze, niż trzymanie. Chociaż nie jestem pewien, zobaczymy, jak coś będę zmieniał. Wybierzemy, że broni żołnierz włączony, siła drgań kamery 100%. Tak, podoba mi się. Jasność. Trochę zmniejszę jasność, lubię jak jest trochę mniej. Głośność, muzykę lubię zmniejszyć sobie tak na 75. Efekty dźwiękowe, ja wiem, że to jest strzelanka, więc to jest zły pomysł, ale skoro jest tym osobą, która nagrywa, to wolę to ściszyć. A speaker też nie jestem fanem, bo to też nie jest takie potrzebne. Na 70. Konfiguracja dźwięku automatyczna, mono, stereo, surround, automatyczna. Wolę stereo, bo nagrywam. Tryb słuchawki.
Odwrócić oś pionową nie. Czułość celowania zawsze lubię trochę zmniejszyć, ale nie wiem, jaka jest czułość tej grze, więc nie za bardzo. Kalibracja zakończona. Kontynuuj, tak. O Jezu, ale ten filmik jest... O Jezu. Widzicie to? Co tu się od Janie pawliło? Czy to jest takie brzydkie? Język, maszyny. O kurwa, dubbing ma. W obliczu kryzysu ludzkość przystosowała się. Staliśmy się wojownikami, odkrywcami, budowniczymi, marzycielami. Tymi, którzy są w stanie zmienić świat. Żyję na tyle długo, że pamiętam, jak kiedyś wyglądał świat. Mieliśmy wtedy swoje miejsce, kraj, społeczność, rodzinę. Ten pan dający głos nie nagrywał, nie dawał głosu jednej z głównych postaci w poprzednim Call of Duty? Problem, mamy w Polsce duży problem z osobami, które są dubbingowcami i lektorami, bo po prostu te głosy się tak często powtarzają, że to jest przesada. Kolejne, a wtedy miliony uchodźców ruszają, każdy w swoją stronę, ale nigdy do domu. Nazywamy siebie bezpatami. Jesteśmy bezpaństwowcami walczącymi o przetrwanie. Wy się dzieje, że Polska to jest 40-milionowy kraj i, nie, i tam jest tylko 8 głosów na krzyż. Nie, dobra, 20 głosów tylko jest. Znaleźliśmy się między ostatnią dwójką supermocarstw, które walczą ze sobą o zasoby, co grozi wciągnięciem nas w wojnę nowego rodzaju. Jesteś te artefakty po bokach, które widzicie na ekranie, to albo oni to specjalnie zrobili, albo to znaczy, że ta gra ma strasznie słabej jakości filmiki, bardzo słabej. Za chwilę gra mi pozwoli grać, to zobaczyć, ja na pewno mam pobraną wersję pod Xboxa Series X, ja może pobrałem tą pod Xbox One. Przed przejęciem amerykańskiego satelity. Dane na jego pokładzie wystarczą każdej ze stron, żeby nas rozwalić. Już wcześniej mierzyliśmy się z kryzysem. To wtedy narodzili się bezpaństwowcy. Jesteśmy wojownikami. Przystosowaliśmy się. To nasza walka. Tam w roku 2042. Nasza podróż właśnie się rozpoczyna. Bezpaci. Bezpartyjni, tak? Bezpaci. Dziwna nazwa. Rozgrywka Battlefield może być gorączkowa i napięta. Teraz masz okazję, by zapoznać się z walką totalną w trybie podboju. W nim zmierzysz się z ludźmi w grze wieloosobowej. Możesz przejść do menu głównego, gra zostanie w pełni zainstalowana. Eksperymentuj, wypróbuj różnych specjalistów, broń i pojazdy. A kiedy grasz o osiągnięcie celu, nie zapominaj o dobrej zabawie. Zespół Battlefield. Słuchajcie uważnie, bo nie będę powtarzał. W strefie walki dwie armie rywalizują o zdobycie i utrzymanie sektoru. Walka trwa, dopóki jednej ze stron nie skończą się posiłki i nie zostanie zmuszona do odwrotu. I tyle. Dalej. Jak zajmuje się sektory? Należy zabezpieczyć cele na ich obszarze. By zabezpieczyć cel, trzeba pozbyć się wszystkich wrogów. Kiedy dana strona przejmie wszystkie cele na jego obszarze, przejmuje sektor. Jeśli utrzymacie więcej sektorów niż wróg, wyczerpujecie jego posiłki. Kiedy mu się skończą, przejmujecie pole walki. Jasne, można walczyć z wrogiem i zredukować jego posiłki, ale klucz do zwycięstwa to zdobywanie sektorów. Skupcie się na celu, ludzie. Ruszamy! Fajne takie wstawki pseudofabularne. Podoba mi się to. Fajna sprawa. Irish, inżynier, dobra, modyfikuj, odrodzenie. No 100% tak. Kolejny wróg, Amerykanie w pobliżu. Ro. 100% ta gra nie jest ten. Próbuję, wytrzymajcie. 100% ta gra nie jest w 4K na 100%. No nie wiem, jakieś to wszystko jest takie rozmazane delikatnie. Też to widzicie? Czy ja? Nie, ja muszę to zobaczyć. Chwila, bo ja spojrzę.
Battlefield, a to jest ta wersja... Nie no, Xbox Series S, X, no to... To powinna być najwyższa jakość, jaka jest. A to jest przed... nie wiem, no to do premiery nie wiem, co oni zrobią. Nie, czy gram teraz online, czy z botami? Słyszałem, że tutaj ma być system, w którym wprowadzają ten, wprowadzają walkę z botami. Okej. O, fuck, bazooka, zajebiście. Jedziemy. Mam nadzieję, że tu są boty. Powiem szczerze, że wolałbym grać teraz z botami. Biorąc pod uwagę, że cały czas będę gdzieś tam pokazywał tą gierkę, co tu się dzieje, to... O, jakieś ślady są. Okej, dobra, chwila. O, tak, dobra, ale to detale graficzne będziemy oceniać z najbliższych odcinka, więc jeżeli ktoś z was chce gdzieś tam okiem osoby, która lubi się bawić w strzelankach, ale nie jest dobra w te gierki, to pamiętajcie, że to jest wasze miejsce, nie? Dużo jest detali cząsteczkowych, to jednak to jest to, co w tych grach było zawsze popularne. Jakie dawno nie grałem w gierkę, która wygląda tak dobrze. Oh, fucking. Okej. Okay. Kurwa, gdzie jest ten czołg? Ja pierdolę. W czołg! Ej, panie czołg. Panie czołg, gdzie pan jedzie? Proszę tu wrócić do mnie. Kurwa, no i tyle, nie? Postrzelałem, muszę olać, nie? Teraz. Oh, fucking. Cześć, się odzwyczaił od grania na napadzie w strzelanki. A jak gram, to tylko z aimbocikiem i teraz jak, kurde, nie ma aimbota, to... Kurwa, zabij go. Teraz też powinien umrzeć. O, jest. O Jezu. Ryan V. Sisiszko. Kim ty, kurwa, Sisiszko jesteś, panie? To są na 100% boty, co nie? O Jezu, dobrze. Ja się cieszę, że to są boty. Ja nie wstydu, że zupełnie nie robię. No i dobrze. Chociaż chyba robię wstyd, ale to... Hej, jeżeli tutaj jesteście, żebym grał dobrze, no to... Uff. Dobrze, że już was tutaj wypłoszyłem. Chyba coś tam leci jakiś. Czy mi się ammo skończyło, czy mi się wydaje? Dobra, idę go tam O, skończyło mi się ammo, super. Zajmijcie cel, staram się. Boty są naprawdę głupie, ale to okej. Okay. To dobrze. Dzięki, Groże, dajesz mi szansę w ogóle coś robić w tej grze. Kurde, fajnie się strzela. Podoba mi się to, że cały czas ta pogoda napierdziela. Jak grałem ostatnio w Call of Duty Cold War, to miałem wrażenie, że tam grafika jest strasznie paskudnie brzydka, taka aż do cna brzydka. Gdzie on jest? Tam coś ruszył. Panie czołg, proszę mnie przejeżdżać. Tam jest, kurwa, czołg, tak. Tak, panie czołg. O, oh, fucking. Fuck. Jesus Christ. Czułość trochę jest za wysoka jak dla mnie, ale no, jest okej. Okay. Póki nie gram z graczami, profeska. W życiu jeszcze w Battlefield nie miałem takiej sytuacji, w której grałem na tyle długo, żeby ten... żeby mi się ammo skończyło w broni. Nie wiedziałem, że takie coś można mieć w ogóle. Siły USA przejmują kontrolę nad pierwszymi sektorami.
Ładuj mnie, tak? 50 naboi mam, holy shit. Tam jakiś papier przeleciał przez ekran. Jesus Christ. O, fuck. Nice. Nieźle. Aha, i teraz mogą mnie ratować medycy. Ewentualnie mogę mieć ten... Mogę od razu przejść do... Do leczenia, okej, okay, ale widzę, że mam dosyć niski ten dźwięk, jednak ta gra nie jest taka głośna, jak myślałem, to dobrze, więc efekty dźwiękowe mogę trochę podgłośnić i speakera tak do 80, tak? Muzykę można do 85, ale muzyka jest spoko. Nice. No zadowolony z tego, jestem mega zadowolony. Dobrze. Ale to będzie wszystko, jeżeli chodzi o pierwszy epizod. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany kolejnym wrażeniem, to zapraszam Was do playlisty, którą macie w opisie. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie, że wpadliście. Cieszę się, że tutaj ze mną jesteście. Dajcie znać, jakie są Wasze wrażenia, czy gracie w strzelanki. Jeżeli gracie tak jak to odczuwacie, to czy to dobrze się Wam gra, czy się niedobrze gra. Jakie tam wstępne jakieś takie opinie na ten temat, to słyszeliście jakieś ploteczki, coś tam, informacje, rzućcie na czat. A tymczasem dziękuję bardzo serdecznie za to, że byliście i życzę Wam miłego popołudnia. Zapraszam do kolejnych epizodów, które zaraz będą się publikowały. Dziękuję. Dziękuję bardzo za oglądanie mojego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kliknąć kciuk w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek. Wszystko, aby zawsze być na bieżąco. Jeżeli macie coś do napisania, napiszcie komentarz, dzięki temu będę wiedział, że jesteście, że Wam się podoba i przede wszystkim, że chcecie, żeby tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, co robię i podoba Wam się moja praca, pamiętajcie, że możecie kliknąć w moją nazwę, wejdziecie do strony głównej mojego kanału, kliknąć opcję wesprzyj i za 2 zł, 10 albo 30 zostanie wspierającymi według Waszej tutaj chęci i potrzeby oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia i życzę Wam miłego dnia. Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście, dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim to nie jest tak, że wspieracie osobę, która ma tysiące widzów, wspieracie małą społeczność, której dzięki każdej osobie z Was, każdej złotówce, którą mi przelejecie, każdym 2 złotym, które jesteście wspierającymi ptasiakami. Za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą tą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje, włącznie z kosztami prądu, kosztami kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier i w ogóle całego czasu, które spędzam, czy to nagrywając, czy to streamując i czy to jeżeli w przypadku wielu, wielu sytuacji rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej. Więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z Was czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś takie problemy, możecie do mnie napisać, zagadać. Wszystko na Discordzie, a link do Discorda w opisie.